O, niech będzie orzeł, co mi tam? Widzisz? O, niech będzie gumniana reszka. Nic z tego nie będzie, mówię ci. Wow, chyba jesteś jedynym człowiekiem na planecie, który nigdy nic nie wygrał. No, fajnie, tak. No i co chcesz udowodnić, dzięciole? To chyba najsmutniejsza rzecz, jaką słyszałem. Jest smutna, okropnie. I wiecie co? Pomogę wam wygrać pieprzony mecz. Każdy musi być zwycięzcą chociaż jeden raz w życiu. Mówisz poważnie? Ja pierdacze! Będę grać mecza hokeja z Nathanem, kurwa, McKinnonem! Zajebiście! Może coś wszamamy? Tak. Panie Nathanie. Mów mi, Nate. Słuchaj, Nate, jak lecieliście samolotem, to czy Wayne odchylał fotel, czy siedział wyprostowany przez cały lot? Raczej nie pamiętam. Trochę jakby odchylił chyba. Nieźle. Czy Wayne film oglądał, czy książkę czytał? A może spał? Nawet nie wiem, wiesz, bo drzemałem. Czy Wayne włączał nawiew nad siedzeniem, czy wcale nie musiał? Kurwa mać, chłopaku, koniec pytań o greckiego. Rozmawiam sobie uprzejmie z kolegą, prawda? Otrzep się, matole, no. O, żeż kurwa, 41 wielkich żeberek. Nie wiedziałem, że wieprzak ma tyle żeber. Ale to nie z jednej świni przecież, a zresztą to żeberka wołowe. Tak, no wiem. Dziękuję, mam dość, aż nie wierzę, że zjadłem dwa całe kurczaki. Tak, pyszne jedzenie. Słyszycie? Nathan...